Trzeba zupełnie na inne kwestie koncentrować uwagę. Trzeba po prostu szukać wszystkiego dotykiem i rozpoznawać. Dopiero potem wszystko trzeba ustalić dotykiem. Nie można sobie spojrzeć, zobaczyć w jakiej jest odległości pomidor czy ser. Nie można sobie ocenić wzrokiem innych elementów. Wszystko trzeba znaleźć dotykiem. Absolutnie niewiarygodne doświadczenie. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Białej Laski, więc takim mnie warto właśnie przypomnieć wszystkim osobom widzącym, że są wśród nas osoby niewidome i pokazać, że bycie niewidomym nie oznacza siedzenia w domu na zasiłku jakimś tam marnym, tylko że te osoby mogą być w pełni aktywne, ale też chcemy osobom widzącym przybliżyć pewne problemy. Jak to jest, kiedy trzeba dokądś się dostać, przejść i się nie widzi, poruszać się z białą laską? Jak to jest, kiedy trzeba sobie przygotować śniadanie i zjeść, przygotować z produktów, których się nie widzi? Jest to wrażenie dosyć osobliwe, dlatego że traci się pewność siebie i cała uwaga jest człowieka skupiona na tym, aby się nie potknąć, czy też żeby dobrze wyczuć przestrzeń. Należy usuwać wszystkie bariery związane z organizacją pracy uniwersytetu, bariery architektoniczne, ale przede wszystkim myślę też i o tym, żebyśmy usuwali bariery mentalne, to znaczy w sposób prawidłowy reagowali, jeżeli jest taka potrzeba, a z drugiej strony razem byli z tymi, którzy chcą u nas studiować, a doznali jakiejś niepełnosprawności.